Siemanko wszystkim, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Dead Island. No i jesteśmy w tej wielkiej jakby latarni. Może zabierzemy kilka zadań sobie stąd. We followed James to this lighthouse so we could send out an SOS signal using the lamp. But there's something wrong with the power. Marcus went to check the two transformers powering the lighthouse, but he's been gone for hours. Someone needs to see what's happened to him and try to get the power back on. Those things can't do to you what they can do to us. Maybe you can help us. Jakieś fajne zadania. All right. Good. The transformers are in the northern part of the gold bungalow area. If you can get the power back on, I'll let you into the storage shed. I'm Darwin, by the way. Jak się nam miło przedstawił. Dobra, musimy naprawić jakby transformatory, które zasilają tę latarnię, bo latarnia jest rozwalona i nie działa i jest wielka lipa. Tutaj jest coś takiego jak szybka podróż, możemy sobie tutaj podróżować między tą wieżą ratowników, gdzie jest ten ratownik z plaży, no a tą latarnią morską. No, mniej więcej tak to działa, ale niekoniecznie chciałem w tym samym miejscu wylądować. Dobra, to był mały fail. Już jesteśmy na miejscu. Bierzemy sobie furę. No i podjedziemy sobie do tych transformatorów, akumulatorów, czy jak to się tam nazywa. W sumie to nie wiem po cholerę to, żeby ta latarnia świeciła, ale może to ma jakiś głębszy sens. Na przykład chcą, żeby, nie wiem, jakiś samolot zauważył, że tam są ludzie, jakby przelatywał, żeby nas uratowali z tej wyspy. Nie mam zielonego pojęcia. O, coś tak mało zombiaków. Chyba już wszystkie przejechaliśmy. O! A to jakiś inny chyba zombiak, taki szybszy. Zarażony, no. Bo te zwykłe to są szwendacze. To jestem tego pewien. O! Trochę ich tam dużo pływa, się kąpie, leżakuje w basenie. Okej, myślałem, że to zwykły zombiak. Sajki. Okazał się jednak silniejszy. I te powstawały, więc jest lipa teraz. Straszna. Okej, życie nam powoli spada. Muszę się wycofać jakoś. Zaczyna się robić troszkę gorąco. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Gdzie by tutaj wejść? Może coś wypijemy na szybko? To nie jest taki głupi pomysł. Okej, one się tam poblokowały trochę. Kurde, jeszcze tu jeden leży. Dobra, o nie. One to wyłaziły stąd. Może jak tutaj ze krzakiem się schowamy, to nam nic nie zrobi. Ej, oni się poblokowali tutaj. To jest zajebiste miejsce. I tu wszystkich zabijamy, tylko musimy odpocząć trochę. No patrzcie, już dwóch nie ma. Teraz trzeciego zaraz dobijemy. A, ten jest cwany. Z dobrej strony chciał nas zajść. Ale było gorąco, już myślałem, że nie żyjemy. No dobra. Pozbieramy sobie itemki. Póki jeszcze wiemy... Ohoho, idzie pan duży zombiek. Póki jeszcze wiemy, gdzie one są, rzuciliśmy młotkiem. Rzucimy jeszcze łomem, może jeszcze sierpem rzucimy. Sierp się wbił chyba fajnie, no. Dobra, wyrzuciliśmy wszystkie bronie. Po co nam jakieś bronie? Możemy na piąchy walczyć z zombiekami. Nie no, pozbieramy to sobie, bo szkoda. Takie naprawione, wykokszone bronie mielibyśmy tu zostawić. Coś jeszcze jest w basenie chyba, ale nie wiem, czy to żyje, czy to udaje, że żyje. Tutaj idzie wejść. Myślałem, że nie idzie, ale idzie jednak. O, jest jakiś telewizor. Jest woda dla ćpunów z tego... z wodnego kręgu. Nie dla tej babki, co tak ćpie tą wodę. A w sumie po co jej tyle butelek wody? Codziennie przynosimy, nie wiem, z 10 litrów i co ona z tym zrobi?
A może ona zapasy robi, bo się boi, że że my zginiemy pewnego dnia i już sobie nie popije. Dobra, koniec tego dobrego. Wzięliśmy trochę pieniążków, jesteśmy troszkę bogatsi niż byliśmy dotychczas. Ten się schował za tym. Ksiarz chciał podczołgać. Ten zombiak znowu ma jakiś nóż chyba, no pewnie, że tak. Co, on chce nas zabić, czy chce nas zjeść? No zabić to rozumiem, że nożem by było fajnie, ale po co to zombiakowi, jak już i tak nie żyje, to mu nie powinno robić różnicy. Chyba to jest jakiegoś badyla tam wali, to zombiak. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Żyjesz? Żyjesz! Jednak tu wszystko trzeba układać. Ale sobie włączymy, a co sobie będziemy żałować? Jeszcze tutaj się czai? Nie. Kurde, teraz tam pełno zombiaków, a myśmy to już użyli. One są jakieś głupie, tam walą w te kraty, się dobijają do tego ludzika, co tam stoi. Człowieczka małego. On musiał mieć ich pełno w płetkach, jak mi tak czterech zombiaków chciało wejść na chatę. Dobra, gra się zapisała. Wszystko wzięliśmy, to pogadajmy z nim może, albo co. Name's Marcus. I was fixing this piece of shit when these things came out of nowhere. See if you can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Go! Jaki miły, do roboty. Kurde, mogliśmy jednak otworzyć tą bramę jakoś i wpuścić te zombiaki. Albo byśmy je podsadzili, żeby weszły górą. No co za gnój. My go uratowaliśmy, a on co? Tam się coś dzieje chyba. Tam jest większe poety haety. Ale go tak zmuliło trochę. Tak stoi, jakby nie wiedział, co tam się dzieje wokoło niego. A z tego kika takie szybkie kombo idzie z bliska zrobić, zauważyłem. Żyjesz? Nie. Bez głowy nie ma życia. Ale wpływają te zombiaki. My to ładnym koksem musimy być. Chociaż ten duży zbiły zombiak to musi być jeszcze większym koksem. Jak on nas wyrzuca na 5 metrów do góry. Ten głupi zombiak. Ale jaki żywotny za to. Dostał 3 razy i jeszcze przeżył, czemu było tylko łeb rozwalić. Dobra, to strzałki nas prowadzą gdzieś tam do tego odzaślania. O, właśnie to chciałem powiedzieć. Nie ma tu jakoś strasznie dużo zombiaków. Liczyłem na jakąś armię, co tu będzie stacjonować i bronić. Chociaż... Napijmy się. A może my jesteśmy tymi energetycznymi ćpunami? Bo pijemy same energetyki tylko. Jedna kolesiowa pije wodę. Jeden koleś ciągle wódę szarpie. A my ciągle energetyki. No to jest jakaś gra. Tylko o piciu. I o zombiakę. Dobra, tu jest alkohol. Żebyśmy go tylko znowu przez przypadek nie wypili. W sumie mamy chyba już dość dużo tego alkoholu. Więc może by się nam udała sztuczka z tym kolesiem. O! A ten co tak błądził? Poszedł sobie na prawo od nas, jakby nas nie zauważył. A może to taka zmyłka tylko była? Czy tak, o, ja sobie przejdę, nie zwracajcie na mnie uwagi. A tu zaraz jeb. Okej, ten dom był zabarykadowany samochodem. Ej, telewizor, może oglądamy coś? Modna sukces. A nie.
czemu ten zombiak się nazywał Challenger? Okej. To była chyba jakaś kluczowo ważna postać. Ale ile on alkoholu tu ma? On pewnie z tego baru wszystko wyniósł temu kolesiowi. I wody też ma. On jest dobrze przygotowany jednak na Dead Island. Widać, że wie, co jest na rzeczy. No dobra, ale na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie i pozdrawiam.